Sytuacja Korony Kielce nie może zachwycać. Pierwszy gorący wniosek po spotkaniu Korona Kielce - Stal Mielec, w którym to Kielczanie przegrywają 0-2. Na zespół z Mielca rzeczywiście zachwyca. Październik jest ich i jest to trzecie zwycięstwo Adama Majewskiego z rzędu. Naprawdę dzisiaj w Kielce oglądaliśmy spotkanie, w którym jedna drużyna naprawdę mogła się podobać. Grała spektakularną, szybką, nieoczywistą piłkę. No a druga, no nie chcę powiedzieć, że trochę się męczyła i waliła głową w mur, ale naprawdę gra Korony momentami wyglądała bardzo, bardzo nijako. Generalnie spójrzmy sobie na historię ostatnich starć obu drużyn i rzeczywiście z perspektywy Kielca można się przerazić. Ostatnia wygrana tego zespołu to jest mecz z Radomiakiem, który miał miejsce 27 sierpnia. Później nadeszła seria trzech porażek i trzech remisów. Dodamy do tego jeszcze zremisowane spotkanie towarzyskie ze Skrą Częstochowa, ale generalnie widać jak na dłoni, że zespół Leszka Oźniewskiego ma duży problem. No przede wszystkim też kwestia meczów u siebie, no bo w tym sezonie jeszcze w Kielcach Korona nie wygrała, a przecież zaczynało się to tak obiecująco. Przypominam sobie mecz pierwszej kolejki z Legią Warszawa i takie rozpoczęcie sezonu z dużego C, no bo pamiętamy grę Beniaminka przeciwko Legii, drużynie, która miała pewne problemy w zeszłym sezonie, natomiast wciąż to jest Legia, przyjechała do Kielc, naprawdę się męczyła, no i wywiozła punkt z wydawałoby się trudnego terenu. Tak się jednak nie stało. Dzisiaj Korona naprawdę wygląda kiepściutko, jest to miejsce tuż nad strefą spadkową, natomiast przypomnijmy, że mecz Korona-Stal to było pierwsze spotkanie tej kolejki, więc jeszcze wiele przed nami i zespoły mogą jeszcze Koronę wyprzedzić. Początek tego spotkania to jest naprawdę błyskawiczny start Stali Mielec. Bramka Matrasa na samym początku meczu. Piąta minuta miałaby ustawić to spotkanie. Później doszło do podwyższenia wyniku, natomiast bramka wlazły z uwagi na spalonego, została oczywiście anulowana, natomiast rzeczywiście coś wisiało w powietrzu i wydawało się, że przed Koroną będą olbrzymie kłopoty. To, co może martwić, to naprawdę nieszczelna gra w obronie, brak konsekwencji i decyzyjności w takiej ostatniej fazie gry obrony. Mam wrażenie, że Stal miała bardzo łatwo pod bramką Forenca, który to również uważam, nie zaliczy tego meczu absolutnie do udanych. Osobiście uważam, że ten bramkarz nie będzie i nie jest mistrzem wyprowadzania piłki, czym udowodnił między innymi w tej sytuacji, kiedy faulował jednego z piłkarzy Stali i zarobił żółtą kartkę. Natomiast generalnie mam wrażenie, że ten bramkarz również ma problem z uderzeniami takimi, powiedziałbym, które nie są bardzo groźne, bo kilkukrotnie próbował hamulić, między innymi ta bramka, która ustawiła wynik meczu na 0-2, natomiast później w drugiej połowie również polski Haaland, bośniacki Haaland próbował. Piłka została sparowana. Fryderyk Gerbowski otrzymał świetny, kapitalny prezent. Wystarczyło tylko celnie uderzyć na bramkę, natomiast kupa szczęścia po stronie Korony i ten pomocnik trafił nad poprzeczkę. Generalnie dużo problemów w Koronie. Ciężko się skupić na jakichś takich indywidualnościach czy pozytywach, bo mam wrażenie, że takie sygnały mówiące za tym, że będzie wkrótce dobrze, ale coś się zmieni, no gdzieś tam są bardzo mało widoczne. Dużo dobrego mogę powiedzieć o Stali, która naprawdę zachwyca swoją grą. Jest to zespół trochę skazywany przez większość ekspertów i opinistów na porażkę. Przed sezonem mówiło się, że spadek zaglądnie w drużynę z Mielca, natomiast teraz to jest, słuchajcie, trzecie miejsce w tabeli. Rewelacyjny wynik, coś co absolutnie nie mogło się chyba śnić nawet najwierniejszym kibicom z Podkarpacia. Korona, jak widzicie, to jest miejsce 15. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. Zachęcam co narodowo do subskrypcji kanału, do polajkowania filmu i do zobaczenia w kolejnych materiałach.